O, to już po. Siemanko, Bliska, z tej strony Mesiu. O czym dzisiejszy vlog? O, dzisiejszy vlog jest o statywie i w sumie uchwytach do tego statywu, bo się zobaczyłem. W sumie za tydzień jadę w plener survival organizowany przez firmę. Nasz cały departament jedzie, także jakieś nagrywki będą, a przynajmniej liczę na to, że coś fajnego wyjdzie z tego. No to co, nie przedłużając, lecimy z tematem. Zacznijmy w sumie od tej mniejszej paczki, czyli w sumie tego elementu do smartfona na statyw. Nie wiem, czy jedną ręką to odpakuję. Nie, nie, dobra. Już mam odpakowane. O, swoją drogą. Dobra, powiedzmy, że mam odpakowane. Ok, to jest jeszcze to od Markowa. Może uda się. Może się uda rozerwać. O, ok. No, między innymi, mając ten statyw, będę mógł normalnie sobie nagrywać. Będę miał obie ręce wolne. Nie będzie z tym żadnego problemu, tak jak teraz mam. Okej, dobra. Tak się już nam udało rozpakować. I tak to w sumie wygląda. Jest to, nie jest to jakoś tam dosyć mocne, dlatego w sumie zamówiłem sobie parę sztuk, żeby w sumie to też się opłacało z przesyłką, więc mam takich 5 sztuk. Być może więcej niż jedna sobie w sobie zorganizuję, tak żeby porozstawiać sobie, jak ktoś chciałbym upiększyć w moich vlogach, jakoś bardziej to profesjonalnie zrobić, no, ale na chwilę obecną no, tak to wygląda. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś tam detent, że się szybko nie rozleci, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Także to mamy za nami. No i menu główne, czyli piękny statyw. Camrock, statyw fotograficzny, TA30 Titanium. Z głowicą, tak, z głowicą 3D, poziomicą, 3 sekcje nogi z gumowymi stópkami. Tu mamy wysokość maksymalna, minimalna, udźwig, waga, kompatybilność i jakie różnego rodzaju pierdołki. Także rozpakujmy. Pudełko poza futerałem, w sumie samym statywie nic więcej nie było. Także tak to wygląda, całkiem przyjemnie. Czekajcie. No, taki malutki w sumie jest. Przynośny, idealny, jest nawet sznureczek, żeby gdzieś tam sobie na ramię zawiesić czy coś, także będzie elegancko. No, a sam statyw właśnie już tak to wygląda. Jezus, ciężko chodzi. O. Także tu nawet mamy poziomicę, jakby nie patrzeć. Także elegancko, wszystko jest równo, stoi, także podoba mi się, bardzo mi się podoba. No, także jest git. Swoją drogą, mam nadzieję, że słyszycie poprawę audio, bo mam też mikrofon podpięty do aparatu, więc mam nadzieję, że jakość dźwiękowa też będzie zdecydowanie lepsza. To co, może rozłóżmy i zobaczmy, jak to wygląda faktycznie w praniu. No to tak wygląda w sumie po rozłożeniu. Jest trochę wyższy niż tapczan, więc będzie elegancko. Także w przyszłym tygodniu na pewno wytestuję sobie to. A bądź może jeszcze dzisiaj, jutro zobaczymy. Także, ale podoba mi się, że jest, czy stoi równo. To jest eleganckie. Naprawdę zacne. No, ale to będzie pasować tutaj, więc nie być git. Jest jeszcze jakiś taki uchwyt, okej. Okay. Może nie będzie z tym problemu. Wyżej. Żeby to wkręcić albo coś. Nie, sądzę, że nie będzie problemu. Na razie to mi przeszkadza. Że da się to czymś. A, bo tu jest od dołu chyba, no nie wiem. Dobra, to na spokojnie sobie też obadam, bo jak widzicie, jest bolet jeszcze. Tu pod spodem mamy pokrętło.
Może nie widzę. O, to jest to pokrętło, na którym jest to, więc jakoś damy radę. No, ale liczę, że sprawi się idealnie. O. Tak, żeby było... Wygląda nieźle. No, żeby nogi się trzymały, to tu mamy tak zwane piny, które trzymają te całe nogi, także trzeba dobrze dopiąć. Ja tu wszystkich dobrze nie dopiąłem, więc... Ale naprawdę jest elegancko. No i na trzy stopnie rozmieniają, gdzie z tego i tu jeszcze idziemy. Okej, dobra, zamontowałem sobie smartfona jeszcze, żeby pokazać, jak to wygląda, także tak to się prezentuje, więc powinno być... Chodźmy jeszcze z tej strony. No, to chyba bardziej powinno... O, właśnie. Tak, to powinno być, tylko tutaj nie powinno na górze dotykać przycisku. Więc trzeba będzie... Właśnie. Trochę słabo, że to jest metalowe. Tutaj też powinno być jakaś taka gumowa, bo może porysać czasami też telefon. No tak... Trzeba będzie jakoś na to uważać. Albo kupić po prostu jakieś... O Jezus, ale prześwit. Albo kupić jakieś lepsze w przyszłości. Ale na chwilę obecną powinno styknąć. W sumie one kosztowały ile? Kurde, 4 coś tam złote na Allegro. Więc nie ma za bardzo co narzekać, że to tak wygląda, a nie inaczej. No, także jeśli wam się podobał dzisiejszy vlog, w sumie za dużo nie miałem o czym rozmawiać. Za tym, że za tydzień dopiero będą jakieś ciekawsze materiały. Liczę, że vlog na temat statywu końcowego smartfonów, którym się przyda. Nie wiem, warto kupić sobie taki statyw, bądź w sumie statywy. Jeśli ktoś chce bardziej niż w ręce nagrywać, tylko właśnie lepiej na statywie, ustawię sobie wszystko ładnie. Gdzieś 2-3 statywki, smartfoniki elegancko i można bez Parkinsona nagrywać. Także, no. Także dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Także zostawcie łapkę, jeśli wam się podobało, w górę. Jeśli nie, to łapkę w dół. Wiadomo, możecie też komentować, jak najbardziej wam odpiszę. No i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Hej, hej.